Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Gudzowski i Arkadiusz Bojko. Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, chciałbym uchylić takiego rąbka tajemnicy. Jakiś czas temu z Arkiem dyskutowaliśmy, w którą stronę te nasze audycje powinny iść i dyskutowaliśmy o tym, czy bardziej skupić się na Nowym Testamencie, czy na Starym Testamencie. Doszliśmy do takiego wniosku, że Stary Testament jest mniej znany, więc chcielibyśmy więcej o tym Starym Testamencie opowiedzieć. A efekt tego był taki, że kiedy zaczynałem pisać pewne nasze skrypty właśnie do Starego Testamentu, to ciągle widziałem nawiązania do Nowego i tak to po prostu wyszło, że miało być o Starym Testamencie, a idziemy w kierunku Nowego Testamentu. I wygląda na to, że tak jak tydzień temu nawiązywaliśmy do Ewangelii Jana, tak po prostu będziemy tę Ewangelię Jana w pewnym sensie kontynuować, chociaż nie rozdział po rozdziale, po prostu wybierzemy pewne historie, dlatego że mamy takie wrażenie, że Jan, który miał cały wachlarz historii z życia pana Jezusa do wyboru, wybiera właśnie takie historie, które pokazują, kim był pan Jezus, i między innymi pokazywały, że pan Jezus był większy od wszystkich patriarchów, większy od wszystkich królów. Że to Pan Jezus jest tym, o kogo tak naprawdę chodziło w całym Starym Testamencie. I dzisiaj będziemy nawiązywać do w zasadzie trzech historii starotestamentowych, które są bardzo podobne do siebie, i to są historie spotkań trzech patriarchów ze swoimi żonami. Będziemy nawiązywać do Izaaka, Jakuba, Mojżesza, i okazuje się, że są pewne trzy historie z ich życia, które są pisane dokładnie według tego samego klucza. I które również są widoczne właśnie w Ewangeliana, w tym czwartym rozdziale, czyli historii spotkania Pana Jezusa z samarytanką przy studni. Te trzy historie, one są napisane według tego samego schematu. Jest właśnie 12 punktów, które zawierają te cztery historie. I tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że to nie jest tak, że to ja jestem taki mądry i wymyśliłem sobie te 12 punktów, dlatego że tutaj nawiązuję do pewnego artykułu Michaela Martina pod tytułem Throttle Journey Narratives z Catholic Biblical Quarterly z 2008 roku. I tutaj chciałbym powiedzieć taką rzecz, że spotykaliśmy się z takimi komentarzami, które sugerują, że dobre rzeczy to są tylko w jakimś jednym kościele, w jakimś jednym ugrupowaniu. Natomiast my z naszej perspektywy, jeżeli odwołujemy się do jakiegoś komentarza katolickiego, to dlatego, że znajdujemy w nim jakąś wartość. Jeżeli odwołujemy się do jakiegoś komentarza protestanckiego, to dlatego, że znajdujemy w nim jakąś wartość. Jeżeli odwołujemy się do komentarza żydowskiego. To również dlatego, że znajdujemy w nim jakąś wartość, a to dlatego, że w naszym zrozumieniu no, dobre rzeczy można znaleźć w różnych kościołach. To, o czym dzisiaj tak naprawdę będziemy mówić. A więc dzisiaj chcemy przyjrzeć się trzem historiom ze Starego Testamentu, które opisują spotkanie trzech patriarchów z ich żonami, prześledzić, jak te 12 punktów zasugerowanych przez autora wspomnianego artykułu Znajdują swoje urzeczywistnienie w tych historiach, i nawiązać do historii Pana Jezusa i spotkania z samarytanką, i zobaczyć podobieństwa również pomiędzy tymi starotestamentowymi i tym, ale najważniejsze chyba to odpowiedź na pytanie, co z tego wynika. Co z tego wynika dla nas, dla czytelników w XXI wieku. No to jakich jest tych 12 punktów? Ja pozwolę sobie to po prostu przeczytać, tak? Pierwszy punkt to jest Pan młody podróżuje lub ucieka do obcego kraju. Drugi punkt spotyka kobietę przy studni. Trzeci punkt. Ktoś nabiera wody ze studni. Czwarty. Oferowany jest dar lub usługa, która wiąże Pana młodego z rodziną. Piąty. Pan młody wyjawia swoją tożsamość. Szósty. Kobieta biegnie do swojego domu z dobrymi wiadomościami. Siódmy. Pan młody jest witany i przyjmowany przez rodzinę panny młodej. 8. Zaręczyny. 9. Pan młody zamieszkuje z rodziną swojej żony. 10. Pan młody powraca do swojego miejsca zamieszkania. 11. Pan młody jest przyjmowany przez swoją rodzinę i 12. punkt. Pan młody zamieszkuje w swojej ziemi. I okazuje się, że te 12 punktów faktycznie dotyczą tego, jak trzech patriarchów Izaak, Jakub i Mojżesz poznali swoje żony. Chociaż warto zauważyć, że również między tymi trzema historiami, chociaż są podobieństwa, są również pewne różnice. Jeżeli przyjrzymy się historii poszukiwania żony dla Izaaka, to różnice już widać w pierwszym punkcie. Dlatego, że pierwszy punkt mówi, że pan młody podróżuje lub ucieka do obcego kraju. Natomiast w przypadku historii Izaka jest tak, że to nie Izaak idzie i szuka żony dla siebie, tylko Abraham wysyła swojego sługę faktycznie do obcego kraju, chociaż z perspektywy Abrahama to jest kraj, z którego on wyszedł, ale to nie jest kraj, w którym on mieszka, więc ten sługa zostaje tam posłany. W roli swata dla tych dla młodszej części słuchaczy, kogoś, kto reprezentuje potencjalnego pana młodego w interesie pozyskania panny młodej. W ogóle wygląda na to, że ten sługa jest załamany tą misją, i jeszcze pyta Abrahama, a jak mi się nie uda znaleźć, to czy mogę być zwolniony z tej obietnicy? Tak. I Abraham ostatecznie się na to zgadza. Natomiast, kiedy ten sługa już tam idzie, szuka żony dla Izaaka i prosi Boga o pewien znak, mówi tak: Niech stanie się tak, że dziewczyna, do której powiem nachyl proszę swój dzban, bym się napił, a która odpowie: Pij, a także Twoje wielbłądy napoje. Była tą, którą wyznaczyłeś dla Twojego sługi, dla Izaaka, tak bym ja poznał, że okazałeś łaskę mojemu panu. No i co się okazuje? Okazuje się, że dokładnie tak się stało. Tak, pojawia się Rebeka, która dokładnie w ten sposób reaguje. Sługa daje jej złote kolczyki i naramienniki, jeszcze nie wyjawia, kim jest. Rebeka biegnie do swojej rodziny, aby opowiedzieć, co się stało, i jej ojciec, Betuel. Reaguje w odpowiedni sposób, tak? To znaczy, wita owego sługę, przyjmuje go u siebie na noc, prosi go, żeby został. I faktycznie ten sługa zostaje na noc. Rano, kiedy podawany jest posiłek, on mówi, że on nic nie zje, dopóki nie wyjawi tego, po co przychodzi. Czyli mówi, kim jest, wyjawia swoją tożsamość i mówi, że szuka żony dla Izaaka. Reakcja oczywiście jest taka, że pytają się Rebeki, czy. Będzie chciała być jego żoną, ona wyraża zgodę, więc następują zaręczyny. I ciekawe, ten sługa, tak? czyli nie Izaak, który według tego modelu powinien tam zostać, ale ten sługa faktycznie jeszcze tam zostaje, bo mówią do niego: zostań jeszcze z nami 10 dni i to jest ten czas, kiedy on zostaje, po którym później dopiero wraca z Rebeką do Abrahama i do Izaaka. Tam Rebeka zostaje przyjęta przez Izaaka. I zamieszkują właśnie w tej ziemi, w której wtedy przebywali. Tak? Czyli tutaj w tej pierwszej historii nie ma wątpliwości, że te 12 punktów się spełnia, nawet jeżeli nie każdy punkt, bo kto inny idzie w celu poszukiwania żony. W kolejnej historii Jakub, o którym będziemy mówili, ucieka przed swoim bratem, któremu ukradł pierworództwo i trafia właśnie do ziemi, z której pochodziła jego mama. Jakub spotyka Rachelę, swoją przyszłą żonę, właśnie przy studni, pomaga jej w naczerpaniu wody poprzez odwalenie wielkiego kamienia, który ten studnię przykrywał i zabezpieczał, i właśnie przy studni wyjawia swoją tożsamość. Rachela, tak jak w poprzedniej historii, Rebeka biegnie do swojej rodziny, aby powiedzieć o tym spotkaniu. Laban, który jest ojcem Racheli, przyjmuje Jakuba w swoim domu. Laban i Jakub zawierają przymierze. Jakub zobowiązuje się, że będzie służył przez 7 lat w zamian za to, że Laban da mu Rachelę za jego żonę. W ten sposób zaręcza się z Rachelą, a więc w ten sposób poprzez zawarcie tej umowy następują zaręczyny. I następnie Jakub zamieszkuje wraz z rodziną swojej przyszłej żony. Służy 7 lat za Rachelę, i większość z nas zna chyba tę historię, że po 7 latach, w noc poślubną, okazuje się, że Laban zamiast Racheli daje Jakubowi swoją starszą córkę, Le. Kiedy Jakub zdaje sobie z tego sprawę, rozmawia z Labanem i Laban mówi: Dobrze, w takim razie daje ci również. Rachele, ale odsłużysz kolejne 7 lat, czyli będziesz służył 14 lat za dwie swoje żony. Następnie Jakub zostaje jeszcze dłużej, ponieważ służy w domu Labana za stada. I w sumie spędza w tamtym domu, w tamtej rodzinie około 20 lat i po tym czasie wraca już z tymi swoimi dwiema żonami i dziećmi i stadami do swojej ziemi, z której uciekał około 20 lat wcześniej przed swoim bratem Ezawem. Jakub spotyka Ezawa, dochodzi do pojednania dwóch braci i Według tego schematu, dwunasty punkt, Jakub zamieszkuje w swojej ziemi, w ziemi swoich ojców. Najkrótszy opis historii poznania żony miał Mojżesz, ale faktycznie zaczyna się to od tego, że Mojżesz, który był wychowany na tronie egipskim, ale wiedząc o tym, że jest Hebrajczykiem, widząc pewnego nadzorcę robót, który bije Izraelita. Reaguje w pewien bardzo gwałtowny sposób, to znaczy uderzył go w taki sposób, że ten nadzorca umiera, i kiedy Mojżesz orientuje się, że to wyszło na jaw, po prostu ucieka z ziemi egipskiej, i kiedy już uciekł, zasiada przy studni w ziemi Midianitów, no i tam okazuje się, że spotyka siedem córek midiańskiego kapłana. Te córki przyszły, aby napoić stada, i najwyraźniej wyglądało to zawsze tak, że kiedy tam przychodziły, no to pojawiali się inni pasterzy, którzy je przepędzali. Zapewne najpierw poili swoje stada i dopiero później one mogły napoić swoje, ale tym razem jest tak, że Mojżesz, który już jest przy tej studni, widząc tych pasterzy, którzy chcą przepędzić tych siedem kobiet, przepędza tych pasterzy, pomaga napoić te stada i kobiety po tej historii wracają. I opowiadają swojemu ojcu, co się stało. I Reguel, chociaż w innej historii jego imię jest Jetro, który jest ojcem tych kobiet, zaprasza Mojżesza, aby zamieszkał z nimi. Mojżesz pojmuje za żonę jedną z jego córek o imieniu Sypora. Następnie pozostaje u swojego teścia przez kolejne 40 lat i pasie w tym czasie owce. Tam już znamy tą historię, że oczywiście. Mojżesz spotyka pana Boga w tym krzaku gorącym, i Bóg mu mówi, żeby udał się do Ziemi Egipskiej. Tak? Czyli niejako Mojżesz wraca faktycznie do Ziemi Egipskiej, z której wyszedł. No i tam w cudzysłowie jest przyjmowany przez swoich rodaków. No to jak został przyjęty, powiedziałbym raczej chłodno. Tak? To znaczy, on tam przyszedł po to, żeby powiedzieć im, że jest tu po to, aby ich wyciągnąć z tej niewoli. Natomiast cały szereg wydarzeń, który miał miejsce po drodze, kiedy okazało się, że zamiast być coraz lepiej, to jest coraz gorzej. Faraon nie chce się zgodzić na to. Pogarsza jeszcze sytuację Izraelitów, każąc im samym zbierać słomę do produkcji cegieł, a pozostawiając oczywiście ten sam limit. No, wiemy, że po prostu jest coraz gorzej. No i Mojżesz tam oczywiście też przechodzi przez różne perturbacje. Więc on oczywiście nie jest w taki pozytywny sposób przyjmowany przez swoich rodaków, no ale jest przyjmowany przez nich w ziemi egipskiej. Tam Mojżesz zamieszkuje tą ziemię egipską, chociaż tylko na chwilę, bo robi to po to, aby wyprowadzić stamtąd Izraelitów. No i oczywiście tutaj warto chyba zauważyć, że oni wychodzą stamtąd, tak? Oni wychodzą z tej ziemi egipskiej, więc Mojżesz tam właśnie nie zostaje. No i inna ważna rzecz, która jakby różni te historie Mojżesza od tych wszystkich pozostałych, to nie tylko to, że on nie pozostał w tej ziemi egipskiej na stałe, ale również to, że on nie wyjawił nigdy swojej tożsamości. W tej historii nie, jest, nie ma opisu Mojżesza, który mówi, jestem Izraelitą, albo mówi, jestem Egipcjaninem. On w tej historii nie wyjawił swojej tożsamości. I stąd zresztą niektórzy teologowie mówią o tym, że Mojżesz po prostu miał w tym czasie problem. Ze swoją tożsamością, co w sumie jest całkiem logiczne, no bo wychowany na tronie egipskim, ale nie był Egipcjaninem, z pochodzenia Hebrajczyk, ale nie był Hebrajczykiem, poszedł do ziemi Midiańczyków, ale nie był Midiańczykiem, więc faktycznie on gdzieś tam ten problem z tożsamością musiał mieć. Więc mamy te trzy historie. Nie ma wątpliwości, że są one pisane według tego samego schematu, nawet jeżeli niektóre punkty są umieszczone trochę inaczej. Natomiast ciekawe jest to, że te trzy historie faktycznie wyznaczają pewien schemat, i dokładnie według tego samego schematu Jan opisuje spotkanie Pana Jezusa przy studni, ale o tym porozmawiamy po biblijnym ABC. Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Hagar. Hagar jest postacią biblijną, której historię znajdujemy w Księdze Rodzaju. Była Egipcjanką, niewolnicą Saraj, żony Abrama, czyli późniejszego Abrahama. Saraj była niepłodna i po 10 latach pobytu w Kanaanie, gdy wciąż oczekiwali na spełnienie Bożej obietnicy o potomku, Saraj, zgodnie ze zwyczajami tamtejszej kultury, zaproponowała mężowi intymne zbliżenie z jej niewolnicą, aby ta, jako zastępcza matka mogła urodzić dziecko, które będzie traktowane jako dziecko Sara i Abrama. Księga Rodzaju sprawozdaje, że Hagar, będąc jeszcze w ciąży, zaczęła pogardzać swą panią. W efekcie powstałego napięcia Hagar uciekła na pustynię. Jednak Bóg przemówił do niej i zostawił szczególną obietnicę. Wtedy anioł pański rzekł do niej: "Wróć do swej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę", po czym anioł pański oznajmił Rozmnoży twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. I mówił: Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Ismael, bo słyszał pan, gdy byłaś upokorzona. W ten sposób Hagar wydała na świat pierwszego syna Abrahama, Ismaela, protoplastę Ismaelitów powszechnie identyfikowanych ze współczesnymi Arabami. Hagar i Ismael stali się częścią skomplikowanej narracji o obietnicach Bożych i relacjach międzyludzkich, której ciąg dalszy rozgrywa się na naszych oczach. W kontekście Nowego Testamentu, Hagar jest używana jako symbol w liście do Galacjan. Apostoł Paweł porównuje Hagar i Sarę do dwóch przymierzy. Hagar, będąc niewolnicą, symbolizuje przymierze z Góry Synaj. I prawo, które ze względu na naszą grzeszną naturę prowadzi do niewoli, podczas gdy Sara, jako wolna kobieta, symbolizuje przymierze Boże w Chrystusie, które prowadzi do wolności przez wiarę w Jego zasługi dla zbawienia człowieka. Witamy po przerwie. Przed przerwą przedstawiliśmy historię trzech patriarchów Izraela Izaaka, Jakuba i Mojżesza. Którzy w pewnym sensie poznają swoje żony przy studni. Okazuje się, że te trzy historie są pisane według tego samego schematu. Jest takich 12 punktów, które dotyczą tych trzech historii. Te 12 punktów to jest pan młody podróżuje lub ucieka do obcego kraju, tam spotyka kobietę przy studni, ktoś nabiera wodę ze studni, oferowany jest dar lub usługa, która wiąże pana młodego z rodziną. Pan młody wyjawia swoją tożsamość, następnie kobieta biegnie do swojego domu z dobrymi wiadomościami, Pan młody jest witany i przyjmowany przez rodzinę panny młodej, następują zaręczyny, Pan młody zamieszkuje z rodziną swojej żony, Pan młody powraca później do swojego miejsca zamieszkania, Pan młody jest przyjmowany przez swoją rodzinę i Pan młody zamieszkuje w swojej ziemi. I ukazaliśmy, że te trzy historie były pisane według tego schematu, ale okazuje się, że w Nowym Testamencie mamy historię Pana Jezusa, który spotyka kobietę przez studni, i że ta historia jest pisana dokładnie według tego samego schematu. A to oznacza, że również powinniśmy umieć wyciągnąć pewne wnioski właśnie płynące z tej historii. Ale żeby nie było wątpliwości, tym razem już bardzo szczegółowo przyjrzymy się właśnie tej jednej historii, kiedy pan Jezus spotyka samarytankę, przeprowadza z nią rozmowę, a w efekcie czego całe miasto samarytańskie się nawraca. W jakich okolicznościach pan Jezus ucieka stamtąd, skąd się znajduje? W okolicznościach pewnego napięcia, które zaczyna się rysować pomiędzy nim i jego uczniami i faryzeuszami, którzy prawdopodobnie jeszcze w dalszym ciągu nie wiedzą, co zrobić z Jezusem. I tę historię opisuje pierwsze sześć wierszy w czwartym rozdziale Ewangelii. A może po prostu je przeczytajmy. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chodzi o Jana chrzciciela, chociaż sam Jezus nie chrzcił, tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. I tutaj geograficznie Judea jest na południu, Galilea jest na północy, natomiast pomiędzy tymi dwiema krainami leży Samaria, która za chwilę w tekście się pojawi, ponieważ tekst mówi, musiał zaś przejść przez Samarię. Faktycznie była to najkrótsza droga prowadząca z Judei do Galilei. Dotarł zatem do samarytańskiego miasta zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni, a było to około 6 godziny, należy chyba wyjaśnić, że około 6 godziny w tamtym systemie czasu, było to w samo południe. W siódmym wersecie czytamy, że właśnie tam Pan Jezus spotyka kobietę przy studni. Czytamy, że z Samarii przyszła kobieta, aby zaczerpnąć wody i Jezus powiedział do niej: Daj mi pić. To jest taka ciekawa rzecz, dlatego że nikt o godzinie 12 w tamtym klimacie. Nigdzie nie podróżuje. Tak? Słońce jest tak palące, że jeżeli ktoś idzie jakiś tam kawałek drogi do studni, to nie dlatego, że zapomniał sobie naczerpać wody, tylko najczęściej po to, żeby uniknąć ludzi, po prostu wiedząc o tym, że nikogo tam nie spotka, to ta kobieta właśnie tam się udaje. I tam spotyka pana Jezusa, i pan Jezus mówi: Daj mi pić. To też takie dosyć szalone, no bo ona sama jest zdziwiona, że pan Jezus pyta się jej. Jak to jest możliwe? I to nas prowadzi do tego kolejnego, trzeciego punktu, że ktoś w tym schemacie historii nabiera wodę ze studni, i również będziemy mieli wyjaśnienie troszeczkę tego klimatu i dynamiki spotkania Pana Jezusa, czyli mężczyzny Żyda z kobietą, samarytanką, i dlaczego nie było to takie zwykłe spotkanie, pomijając to, że odbywało się w południe, w czasie kiedy kobiety z zasady do studni nie przychodziły. Samarytanka zaś odpowiedziała: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? I wyjaśnienie w tekście: Żydzi bowiem nie łączą się z Samarytanami. I może troszkę szerszego komentarza kierujemy naszych słuchaczy do specjalnego odcinka o Samarytanach. Te animozje pomiędzy Żydami a Samarytanami były głęboko zakorzenione przez wielowiekową historię sięgającą czasu podziału Królestwa Izraelskiego na dwa, południowe i północne, a następnie najazdu asyryjskiego, zabrania rdzennej ludności do Asyrii, nasiedlenia tych terenów ludnością pochodzącą z Asyrii, a więc tworzyła się z tego mieszanka, a następnie historyczne animozje, Wojny, wzajemne burzenia sobie świątyń, które miały miejsce w historii pomiędzy Samarytanami i Judejczykami, do tego stopnia, że ci ludzie nie chcieli mieć ze sobą absolutnie nic, co również rzuca takie ciekawe światło na to jedno zdanie, że Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Tak, była to najkrótsza droga do Galilei, natomiast w tamtych czasach pobożni Żydzi, którzy nie chcieli mieć nic wspólnego z Samarytanami, Dodawali sobie drogi i szli zupełnie inną drogą prowadzącą wzdłuż Doliny Rzeki Jordan, tylko po to, żeby ominąć Samarię i nie spotkać się z żadnym Samarytaninem. Zresztą dla tych samych Żydów Samarytanie byli po prostu nieczyści, a to też oznaczało, że cokolwiek by dotknęli, to to również samo w sobie staje się nieczyste. A zatem Pan Jezus, kiedy prosi Samarytankę o wodę, to nie tylko prosi Samarytankę o wodę, tylko prosi ją o coś, co w rozumieniu Żydów, jeżeli ona by mu podała, stałoby się nieczyste, nie wolno by było mu się tego napić. No i oczywiście stąd wynika to jej ogromne zdziwienie, że on, będąc Żydem, pyta się jej o to, czy poda mu wodę. I Jezus w odpowiedzi na to jej zdziwienie, jak to ty Żyd, prosisz mnie Samarytanka o wodę, odpowiada, gdybyś znała ten dar Boga i wiedziała, kim jest Ten, co mówi daj mi pić. Sama prosiłabyś Go, a On dałby Ci wody żywej. Wtedy kobieta powiedziała: Panie, nie masz nawet czerpaka. A studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od Ojca naszego Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił i jego synowie i jego stada? Jezus jej odpowiedział. Każdy, kto pije tę wodę, znowu odczuje pragnienie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam? Nie zazna pragnienia na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ciekawe w ogóle jest to jej pytanie: czyżbyś był większy od Jakuba, bo w moim zrozumieniu to jest dokładnie to, co Jan tutaj chce. Zamieścić w tej historii tak, Jezus jest większy od Jakuba, jest większy od Izaaka, jest większy od Mojżesza, jest większy od wszystkich patriarchów, królów i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to udowadnia w swojej Ewangelii, między innymi w tej historii. Natomiast tutaj jest już widoczna taka różnica, no bo w tym punkcie ktoś komuś powinien dać się napić wody. I chociaż wychodzą od tej wody literalnej, fizycznej, to jednak Pan Jezus mówi o innej wodzie, tak? Chociaż kobieta widać na początku tego nie rozumie. To w pewnym momencie Pan Jezus zaczyna jej pokazywać, mówi: Chodzi o coś więcej. Chodzi o inną wodę, która daje nie tyle życie tutaj doczesne, ale która daje życie wieczne. W czwartym punkcie powinien być zaoferowany jakiś dar lub usługa, która wiąże Pana młodego z rodziną. Sługa Abrahama dał kolczyki i złote na ramienniki. I tutaj Pan Jezus też daje coś ciekawego, chociaż nie jest to takie bardzo namacalne i nie jest to takie bardzo oczywiste, ale daje coś ciekawego, dlatego że sądzę, że darem Jezusa, który związał Go z tą kobietą, było opowiedzenie jej prawdy o niej samej, ale jednocześnie nie odrzucanie jej. Bo czytamy tak od 15 wersetu. Kobieta powiedziała do niego: Panie. Daj mi wody, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie przychodziła tu czerpać wody. Wtedy on odpowiedział Idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta odpowiedziała, nie mam męża. Jezus na to dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To prawdę powiedziałaś. Kobieta do niego Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Wtedy Jezus powiedział: Wierz mi, kobieto, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Ojciec bowiem właśnie takich czcicieli szuka. Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i prawdzie. Czy to nie jest taki oczywisty dar? Ale pan Jezus wyjawia jej prawdę o niej samej. To nie jest nic chlubnego, mieć pięciu mężów, żyć z szóstym mężczyzną, z którym nawet nie jest związana więzami małżeńskimi, ale mimo wszystko pan Jezus, wiedząc o tym, faktycznie chociaż wyjawia prawdę o niej samej, to też pokazuje jej, że on jej nie odrzuca w tym wszystkim. Piątym punktem w tym dwunastostopniowym scenariuszu, o którym mówimy, jest to, że Pan młody objawia swoją tożsamość. I mamy wyraźny przykład tego w historii spotkania Pana Jezusa z Samarytanką. Od wiersza 25 czytamy: Kobieta na to. Pamiętajmy, jest to w kontekście tej rozmowy, w której Pan Jezus wyjawia pewne tajemnice z życia tej Samarytanki. Kobieta na to: "Wiem, że nadchodzi mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam objawi." Jezus jej powiedział: "Ja jestem nim, ja, który z tobą rozmawiam." I jest to ciekawe, bo wszystko wskazuje na to, że jest to pierwszy przypadek w Ewangeliach w ogóle, kiedy Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską misję. I objawia ją nie tylko kobiecie, ale kobiecie, która nie jest judejką. Kobiecie, która jest pogardzaną samarytanką ze skomplikowanym życiorysem. W tym okresie chyba nawet jeszcze uczniowie nie do końca rozumieli, o co chodzi w tym wszystkim. A tutaj pan Jezus wprost mówi: Jestem mesjaszem, jestem tym, na którego wszyscy czekają. No, i kobieta, kiedy to słyszy, no to faktycznie kolejny szósty punkt się spełnia, bo kobieta biegnie do swojego domu z dobrymi wiadomościami. No, i tak właśnie czytamy w Ewangelii Jana, że kobieta natomiast zostawiła swój dzban, odeszła do miasta i zaczęła mówić ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest ten Chrystus, czyli właśnie, czy to nie jest ten Mesjasz? Wyszli zatem z miasta i ruszyli do niego. Czyli kobieta faktycznie biegnie tam, biegnie, tak jak we w tych wszystkich wcześniejszych historiach. Kobieta biegnie, objawia dobrą wiadomość, dobrą nowinę, i miasto faktycznie reaguje. W jaki sposób? W taki, że jest witany i przyjmowany, no właśnie, przez rodzinę panny młodej, tak? To jest ten siódmy punkt. Tekst dokładnie mówi: Wielu zaś Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. Wielu też innych uwierzyło dzięki Jego słowu, a do kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy, że ten naprawdę jest zbawcą świata. Czyli tak jak wszyscy patriarchowie byli przyjmowani przez rodzinę panny młodej, tak tutaj pan Jezus jest przyjmowany przez tych Samarytan, którzy tam są. No i ósmy punkt to powinny być zaręczyny. I to jest punkt, którego w zasadzie nie ma w tej całej historii, bo pan Jezus nigdy nie zaręczył się z Samarytanką, ona nigdy nie została jego żoną. Chociaż jest czymś takim faktycznie ciekawym, że Pan Jezus był siódmym znaczącym mężczyzną w życiu tej samarytanki. Tak? Miała pięciu mężów, teraz jest związana z jakimś szóstym, no i Pan Jezus pojawia się jako ten siódmy, który, który wygląda jakby był dopełnieniem pewnych rzeczy, tak? takim uświęceniem, chociaż jeszcze raz zaznaczam, nie ma mowy w ogóle o zaręczynach tutaj, a przynajmniej nie z tą kobietą. D dlatego, że w międzyczasie pojawiają się uczniowie Pana Jezusa, nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Sami na pewno są zdziwieni, że pan Jezus rozmawia przy studni z samarytańską kobietą. Na pewno jest zgorszenie wśród nich. I pan Jezus wyjaśnia, co w ogóle tutaj się dzieje. I w kontekście właśnie tego miasta, Sychar mówi tak: Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon ku życiu wiecznemu, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. W tym bowiem prawdziwe staje się przysłowie. Inny jest ten, który sieje, a innym ten, który żnie. Ja posłałem was, rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni trudzili się, a wy weszliście w ich trud. I sądzę, że tutaj właśnie Pan Jezus rozpoczyna siew. On oczywiście wie o tym, że za chwilę to miasto ono faktycznie się nawróci. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, kiedy czytamy o tym, że pierwsi chrześcijanie uciekają z Jerozolimy, właśnie między innymi przechodzą właśnie przez to miasto i tam nawracają się ludzie. W tym momencie Pan Jezus nie tyle zaręcza się z Samarytanką, co tak naprawdę zaręcza się z całym tym miastem samarytańskim, który w tej historii najprawdopodobniej, Reprezentuje wszystkich pogan, wszystkich tych ludzi, którzy byli odrzuceni przez Żydów tylko przez to, że nie byli Żydami. Kolejny punkt w tym scenariuszu mówi, że Pan młody zamieszkuje z rodziną swojej żony. Wyjaśniliśmy relację tego związku w historii Pana Jezusa i Samarytanki. Natomiast czterdziesty wiersz mówi, Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam dwa dni. I na pewno powinniśmy zrobić komentarz dotyczący tego zostania i tej relacji Samarytan i Żydów, ponieważ kiedy tekst mówi, że Pan Jezus pozostał tam dwa dni, nie oznacza to, że poszedł do wybranego hotelu, w którym przez dwa dni mieszkał. Ale prawdopodobnie zamieszkał gościnnie w domu któregoś samarytan, co było no, absolutnie niedopuszczalne w mentalności żydowskiej, tej faryzejskiej. Pamiętajmy, że ta cała historia rozpoczyna się od tego napięcia pomiędzy Panem Jezusem i jego uczniami, i faryzeuszami, i uczniami faryzejskimi. Gdzie bardzo dużą rolę odgrywa rola rytualnej czystości. I pójście do Samarytan, zamieszkanie pod ich dachem, jedzenie przy ich stole było po prostu niewyobrażalne dla, dla Feryzeuszy, biorąc pod uwagę perspektywę ich zrozumienia rytualnej nieczystości. Pan Jezus poddał się najwyższemu chyba stopniowi rytualnego zanieczyszczenia. Natomiast jest w tym pewne głębokie przesłanie dotyczące tego, jak Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, który przyszedł, żeby tego Boga objawić, traktuje ludzi, nawet tych, którzy przez najbardziej religijnych Żydów traktowani są jako ci poza nawiasem, ci, z którymi nie chcemy mieć nic do czynienia. Ja mogę sobie tylko wyobrazić reakcję uczniów, jak dowiadują się, że Pan Jezus będzie tam mieszkał przez kolejne dwa dni. Dlatego, że przecież cokolwiek taki Samarytanin podałby do jedzenia, od razu byłoby nieczyste. Więc mam takie przypuszczenie, że dla nich to mogło być albo dwa dni postu i modlitwy, albo po prostu ci uczniowie poszli dalej, a Pan Jezus sam tam zamieszkał. Tego nie wiemy, bo historia tego nie sprawozdaje. Ale na pewno to, co się stało, musiało być dla nich wielkim zaskoczeniem. I jest to historia, która w takim podwójnym wymiarze mówi na temat siły i wpływu akceptacji. Wspomniałeś na samym początku, że Pan Jezus objawił Samarytance jej skomplikowaną przeszłość, ale jej nie odrzucił. I Pan Jezus, będąc Żydem, nie odrzuca zaproszenia Samarytan, co tak jak właśnie było wspomniane, przełożyło się na to, że Samarytanie przyjęli Jezusa Chrystusa, uwierzyli w niego jako zbawiciela i dalszy ciąg tej historii miał miejsce lata później, tak jak wspomniałeś, kiedy rozpoczęło się prześladowanie w Jerozolimie. Samaria wskazana jest w Księdze Dziejów Apostolskich jako miasto, które przyjęło Chrystusa do tego stopnia, że apostołowie decydują się wysłać do Samarytan apostoła Piotra. Następny punkt dotyczy tego, że Pan Młody wraca do swojego miejsca zamieszkania, no i dokładnie tak jest napisane w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale, 43 wersecie. Po upływie dwóch dni odszedł stamtąd do Galilei, a Galilea to jest oczywiście miejsce, w którym Pan Jezus jakby rozpoczyna w ogóle swoją, swoją działalność. I jego rodzinne strony w sensie pochodzenia. Natomiast kolejny punkt już staje się taki, no właśnie bardzo ciekawy, bo Pan Jezus powinien być przyjęty przez swoją własną rodzinę, czyli powinien być przyjęty przez Galilejczyków, do których się udał. No i on zostaje przyjęty, tylko że w taki bardzo specyficzny sposób. Historia biblijna sprawozdaje tak. Jezus bowiem sam poświadczył, że we własnej ojczyźnie prorok nie ma poważania. Gdy więc przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, gdyż widzieli wszystko, co podczas święta uczynił w Jerozolimie. Oni bowiem także przybyli tam na to święto. Czyli jaki jest powód przyjęcia pana Jezusa? Cuda, o których słyszeli. I to jest ta różnica, nie? Ci Samarytanie przyjmują Jezusa przez to, że zobaczyli kim on jest, a tutaj ci Galilejczycy oni nie potrafili zobaczyć Mesjasza w Jezusie Chrystusie. Którzy nawet jeżeli go przyjmowali, to ze względu na cuda, bo być może któryś z tych cudów mógłby ich dotknąć. Ale czy mamy tutaj do czynienia z przyjęciem z miłości w przypadku Samarytan, tak? W przypadku Galilejczyków już niekoniecznie. Ale Pan Jezus pozostaje tam i faktycznie ten dwunasty punkt również się zgadza, tak, że Pan Młody zamieszkuje w swojej ziemi i Ewangelia na czwarty rozdział, 46 werset mówi Jezus zatem znów przyszedł do kany galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum, pewien dworzanin, i tutaj zaczyna się już nowa historia, no ale wiemy, że Pan Jezus po prostu tam przez jakiś czas pozostaje. No dobra, mamy czwartą historię, która jest podobna do trzech pozostałych i co z tego? Myślę, że kierunek temu rozważaniu wskazują słowa, które znajdujemy na końcu Ewangelii Jana. Jan, który był naocznym świadkiem wydarzeń, jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Jednym z trzech najbliższych apostołów Jezusa Chrystusa, miał do dyspozycji cały wachlarz różnych wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa, które mógł zawrzeć w swojej Ewangelii. Natomiast ze względu na objętość tego dokumentu, no, nie był w stanie zawrzeć wszystkiego, nawet wręcz podał taką informację, że gdyby chcieć zapisać wszystko, co Pan Jezus uczynił, co powiedział, to nie byłoby ksiąg na całym świecie, żeby to wszystko pomieścić, a więc siłą rzeczy musiał ograniczyć się do pewnej objętości materiału z pewnych kategorii. I Jan, tak jak wszyscy ewangeliści, ma konkretny cel spisania swojej Ewangelii. Jan chce przedstawić Jezusa Chrystusa jako mesjasza, przedstawia go zdecydowanie jako kogoś więcej niż tylko człowieka, to jest właśnie ten wstęp do Ewangelii Jana, ale ta historia ukazuje ewidentnie, że Jan przedstawia go jako kogoś większego niż patriarchowie Starego Testamentu. Dlatego właśnie ten element jest ważny, kiedy kobieta zadaje pytanie, czy jesteś większy od Jakuba i jedyna właściwa odpowiedź? Tak, jestem większy od Jakuba. I ten element, kiedy czytamy Ewangelii Jana dalej, widzimy, że kolejne jak gdyby, elementy tego samego scenariusza pojawiają się, kiedy Jezus Chrystus porównuje się do Mojżesza, kiedy porównuje się do proroków, kiedy porównuje się do Abrahama. I z każdej z tych historii jednoznacznie wynika wniosek, że tak, Jezus Chrystus jest większy niż te wszystkie. Postacie, które miały tak większą rangę i taką ważną pozycję w historii narodu izraelskiego, w historii współczesnych Panu Jezusowi Judejczyków. Ja myślę, że zrobimy pewnie jeszcze kilka audycji na ten temat, właśnie bazując na Ewangelii Jana, aby pokazać historie starotestamentowe i dotyczące proroków, królów, patriarchów, kapłanów i w jaki sposób. Pan Jezus jest ukazany jako większy od każdego z nich, gdzie wprost czasami wręcz jest to powiedziane, tak tutaj można uchylić rąbka tajemnicy, że ten szósty rozdział jakby ewidentnie musi dać czytelnikowi, dać zrozumienie, że, że Jezus jest kimś wyjątkowym, że to nie jest kolejny patriarcha, że to nie jest kolejny lider, że to jest ktoś na kogo czekał cały świat. Ale nie tylko takie wnioski można wyciągnąć z tej historii. I tutaj chyba nawet warto by było znowu taki rys historyczny podać, że w tamtych czasach Żydzi oni ciągle czekali na Mesjasza, który zapewni im tylko tutaj ten ziemski doczesny byt, taki na odpowiednim poziomie. Mieli nadzieję na to, że przyjdzie Mesjasz, pogoni Rzymian, że Izrael stanie się znowu tak wielki tak bogaty jak był za czasów Salomona i że oni po prostu będą panami świata. Natomiast ta historia spisana właśnie przez Jana ona bardzo wyraźnie pokazuje, że tak naprawdę Pan Bóg zawsze miał o wiele większy plan, że jego plan nie tylko nie był skierowany wyłącznie do Żydów, że był zawsze skierowany do wszystkich, ale że jego plan dotyczył nie tylko tego bytu tutaj na ziemi, tylko dotyczył właśnie życia wiecznego, że tym naszym głównym celem jest życie wieczne razem z Panem Bogiem, a nie wygodne życie tutaj na Ziemi. I na pewno bardzo ważnym i wyraźnym przesłaniem tej historii jest to, że Pan Bóg nie odrzuca ludzi, którzy nawet przez innych ludzi traktowani są jako ci, którzy są poza marginesem. Samarytanie w ogóle ze względu na te zaszłości historyczne traktowani byli przez religijnych Żydów jako ci, z którymi najlepiej nie mieć nic do czynienia. Kobieta o skomplikowanej przeszłości życiowej, samarytanka była jeszcze w gorszej pozycji niż mężczyźni z tej grupy społecznej, a jednak ta historia pokazuje, że Pan Bóg traktuje każdego człowieka indywidualnie. Że Pan Jezus był gotowy narazić się na oskarżenia o kompromis w kwestii rytualnej czystości, po to, żeby przynieść prawdę o zbawieniu i tej kobiecie, i ludziom z jej narodu. Ja mam wrażenie, że to jest szczególnie ważna lekcja dla chrześcijan. Obserwując to, co się dzieje na tym świecie, to co się dzieje czasem na chrześcijańskich forach internetowych. Zauważyłem taką właściwość, że chrześcijanie mają tendencję do nienawidzenia ludzi, którzy grzeszą w inny sposób niż oni. Wszyscy w jakiś sposób grzeszymy, wszyscy mamy jakieś swoje słabości, ale jakoś dla naszych grzechów zawsze znajdujemy dobre wyjaśnienie, ale jak ktoś grzeszy inaczej, to ta osoba już na pewno jest zła. I, i my sami stworzyliśmy sobie jakąś listę osób, które w naszym zrozumieniu po prostu są nieczyste. I że absolutnie nigdy nie należy mieć z nimi nic wspólnego. I tutaj nie chciałbym być źle zrozumiany. Grzech jest zawsze grzechem. Jeżeli Pismo Święte nazywa coś grzechem, to to grzechem jest i jakby nasza opinia tutaj nie ma żadnego znaczenia. Ale, ale Pismo Święte uczy nas, że powinniśmy nienawidzieć grzechu, ale nie grzesznika. Że to grzech jest tym, co jest nieczyste, ale grzesznik jest kimś, kogo Pan Bóg kocha i pragnie. Nawrócenia tej osoby, i z tego powodu nie powinniśmy okazywać nienawiści, tylko powinniśmy jednak pokazać, że Pan Bóg kocha wszystkich i Pan Bóg chce nie tylko zbawić, ale również zmienić życie tych, którzy będą jego naśladowcami. Bo sądzę, że takim ogromnym darem, który Pan Bóg ma nam do zaoferowania, jest prawda o nas samych. Tak jak Pan Jezus przedstawił prawdę o Samarytance jej samej, powiedział: Tak, jesteś grzeszną kobietą. Tak, znam Twoją przeszłość, ale drugim darem jest dar przebaczenia i dar akceptacji. A mimo to cię nie odrzucam. I sądzę, że Bożym darem dla nas samych jest również prawda o nas samych. Jesteśmy grzesznymi ludźmi, ale Pan Bóg nigdy nas nie odrzucił i Pan Bóg chce naszego zbawienia. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!